Najważniejsze wydarzenia i sprawy, którymi żył powiatowy samorząd w minionym miesiącu i zaproszenie na to, co dopiero przed nami. Zaczynamy powiatowy serwis informacyjny. Ponad 150 wystawców zaprezentowało się podczas 15. edycji Ekotargów w Piotrowicach Wielkich. Imprezie towarzyszyła konferencja poświęcona fotowoltaice. Ideą jest przybliżenie naszym mieszkańcom, a także gościom, którzy przyjeżdżają, tych właśnie nowinek, idei, różnych produktów, które mam nadzieję przełożą się na ochronę środowiska w naszej gminie. Zwieńczeniem 15. ekowystawy był koncert Gwiazdy Wieczoru Sylwii Grzeszczak. 19 zespołów wzięło udział w otwartych Mistrzostwach Śląska w ratownictwie medycznym w Raciborzu. Wszelkie sprawdziane, symulacje różnorodnych sytuacji oraz wypadków, jak również wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa medycznego podnoszą umiejętności ratowników, a tym samym przyczyniają się do skuteczniejszego reagowania w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Mistrzostwa wygrał zespół z Tarnowa. To takie było nasze małe marzenie właśnie, żeby zakończyć jako zwycięzcy w Polsce starty i nam się to na szczęście udało. Było to także ogromne przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Przyznanie organizacji majowych mistrzostw stolicy powiatu Raciborzowi to dowód uznania za dotychczasowe efekty pracy ratowników szpitala rejonowego w Raciborzu. 14 klubów olimpiad specjalnych z województwa śląskiego, w tym 140 zawodników, wzięło udział w regionalnym meetingu lekkoatletycznym. Który z was wygra? Ja. Jest najszybszym w całej szkole. Poważnie? Słuchajcie, czy ja trzymam kciuki za każdego z was. Poprzez sport zawodnicy uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Jest to dla nich jedna z najważniejszych dziedzin życia, bo jest to dziedzina, w której oni bezsprzecznie mają szansę osiągnąć sukces. Organizatorami olimpiady były Klub Olimpiad Specjalnych Animusz Racibórz, Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie. W Strzelnicy Rafako już po raz ósmy odbyły się powiatowe zawody strzeleckie o Puchar Starosty Raciborskiego, w których udział wzięła młodzież szkół ponadgimnazjalnych. I jak ci poszło? No, z tego co widzę, to ja się nie najgorzej. Na co liczysz dzisiaj? No, nie mam pojęcia. Znaczy liczę na pierwsze miejsce. Puchar Starosty zdobyła drużyna z liceum nr 2 w Raciborzu. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się drużyny z zespołu szkół mistrzostwa sportowego. Nie będzie już ekonomika, budowlanki, mechanika i zawodówki. Będą za to dwa centra kształcenia ustawicznego i zawodowego. Radni powiatowi przegłosowali pakiet uchwał wdrażających reformy szkolnictwa. Cieszę się i tu już z góry dziękuję wszystkim jeszcze raz, przede wszystkim kadrze nauczycielskiej, związkom zawodowym, dyrektorom, że i również młodzieży i rodzicom, że mogliśmy dogadać się, że doszło do porozumienia. Jest to dla nas bardzo ważne z wielu względów, choćby z tego, że mamy w funduszach unijnych około 7 milionów na remonty i laboratoriów, i pracowni, także chcemy to wykorzystać. Podjęcie decyzji o reformie poprzedzone było konsultacjami i spotkaniami z całym środowiskiem szkół zawodowych i technicznych. Nowe centra zaczną funkcjonować z dniem 1 września. Pierwszy weekend czerwca na stadionie OSIR w Raciborzu odbędzie się Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Start o 10:00. Patronat nad wystawą objął starosta raciborski. 13 czerwca na plenerowej scenie na dziedzińcu Zamku Piastowskiego odbędzie się koncert finałowy 4. Festiwalu Piosenki Europejskiej. Na scenie zaprezentują się wokaliści z Niemiec, Estonii, Ukrainy, Czech i Polski. Już od 14:00 na gości czekać będzie śląska policja z atrakcjami. 20 czerwca odbędzie się coroczna wodniacka impreza na Odrze Pływadło. Spływ wyruszy z Raciborza w samo południe spod mostu zamkowego. Tegoroczne pływadło odbywa się pod hasłem "Z biegiem Odry miasta łączymy na 40 do Kędzierzyna Koźla zdążymy". Jego trasa tradycyjnie liczy 42 km, które załogi pokonają w dwa dni, 20 i 21 czerwca. Jednym ze współorganizatorów jest powiat raciborski.